Znajdujemy się w K69 w ośrodku sportowym we Wrocławiu Health and Performance. Zupełnie przypadkowo spotkałem prezesa Gwardii Wrocław, Łukasza Tobysa. Siema. Łukasz, przypadkowe spotkanie zupełnie. Zupełnie. Mieliśmy się spotkać na Wyspach Kanaryjskich, albo na Helu, bo mówiłeś, bo chodziło o piasek, a spotkaliśmy się we Wrocławiu. Niestety jeszcze lockdown, więc musimy się spotykać tutaj i też chcemy się spotykać tutaj, dlatego że... Że jutro przyjedzie piasek właśnie w te miejsce. Nie chcę się pomylić. 5 ton, 50 ton piasku? Trochę więcej. Ile? 500 ton piachu. 500 ton piasku. Chodzi o piaskownicę? Nie do końca. No, widzimy tutaj sportowców na banerze. Myślę, że można się domyślić, że chodzi o siatkówkę plażową. Siatkówkę plażową. Kilka słów o tym sporcie, o siatkówce plażowej. Czy to jest popularny sport we Wrocławiu generalnie? Czy mamy drużynę profesjonalną, czy mamy drużynę amatorską, czy jest zapotrzebowanie na siatkówkę plażową? Wiesz co, jeśli chodzi o świat, to siatkówka plażowa jest bardzo rozwinięta, natomiast w Polsce jest jeszcze dużo do zrobienia w tej dyscyplinie. No i myślę, że mamy ogromny potencjał jako kraj i jako Wrocław przede wszystkim. Wrocław jest największe skupisko zajawkowiczów, ludzi, którzy grają w siatkówkę plażową, a brakuje właśnie takich obiektów. Hali z piachem, będzie to czwarta hala z piachem w Polsce, coś niebywałego i myślę, że środowisko siatkówki plażowej będzie w niebo wzięte, bo nie ma takich obiektów w Polsce i trzeba mówić o tym głośno. No. Mówię głośno, a czyli sportowców profesjonalnych też tutaj spotkamy, tak? Tak, spotkamy tutaj chłopaków z Gwardii Wrocław, Beach Volleyball Team. No będą się oni przygotowywać do Mistrzostw Polski, docelowo do Igrzysk Olimpijskich i też o tym się nie boimy mówić głośno, że chcemy szkolić ich w tym kierunku. No i taka hala nam pozwoli szkolić ich całorocznie, więc coś fantastycznego. Dobra sprawa, ponieważ sportowcy zawodowi będą też inspirować sportowców amatorskich do tego, żeby bawić się do dyscypliny sportu. Nie? Kolejna rodzaj aktywności fizycznej we Wrocławiu, którą można sobie w jakiś sposób... No zdecydowanie, tym bardziej, że widzimy, że pogoda nam trochę płata figle, więc nawet w tym okresie letnim z takiej hali jak najbardziej można korzystać. I to, co powiedziałeś, no to są sportowcy profesjonalni to jedno, ale docelowo ten obiekt jest stworzony właśnie pod zajawkowiczów, pod fanów siatkówki plażowej, ale nie tylko, bo też widzimy piłkę ręczną tutaj i tenis letni, ale to już ja za dużo na ten temat nie powiem. Tak, będziemy o tym informować, będziemy o tym opowiadać, co się będzie działo w ośrodku sportowym K69. My teraz jesteśmy uśmiechnięci, jestem ciekaw, czy jutro też będziemy uśmiechnięci, jak będziemy tymi szpadlami łopatować, ale myślę, że czemu nie. 500 ton to trochę nam tam roboty. Trochę będzie roboty, trochę będzie rozmów. Myślę, że podzielimy się z Wami wszystkimi nowinkami, które będą miały miejsce właśnie tutaj na Kozanowie. Kozanowska 69, ośrodek sportowy K69, Health and Performance. Także co, było ogłoszone, że niedługo luzujemy obostrzenia i myślę, że za tydzień, za dwa się tu widzimy, co? Obserwujcie i już teraz zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Świetle, natomiast już zaraz wyjdzie wielkie otwarcie z błyskami fleszów, z wielkim hałasem, ale już teraz witamy Was w ośrodku sportowym w siłowni K69 Health and Performance. Klasyczną siłownię przerabiamy, żeby była zgodna z filozofią Health and Performance, gdzie będziemy stawiać na zdrowie i chcemy stworzyć idealne warunki dla sportowców zawodowych, jak i dla fanatyków fitnessu. Także obserwujcie, co się będzie tutaj działo, bo będzie ciekawie. Gym, klasyczna siłownia. Strength and conditioning. Tak, tutaj miejsce będzie dla sportowców. Klasyczne cardio. Crossfit. Powerlifting. Fight. To będzie idealne warunki.
dla trenerów przygotowania motorycznego i trenerów personalnych. A jeżeli jesteś fanem crossfitu, kulturystyki, trójboju, dwuboju, sportów walki, sportów zespołowych, to to miejsce jest właśnie dla Ciebie. K69 Health and Performance. Zapraszam.